Cześć i czołem, drodzy widzowie. Od dawna współpracuję z Damianem, prowadzącym felieton Soldaten des Hires na YouTube, na kanale swojej grupy Reko. Oczywiście link do niego zostawię Wam w opisie. Jako że Damian zna język niemiecki, a ja wręcz przeciwnie, to podrzuciłem mu do wglądu broszurkę z lat 70., którą gdzieś okazyjnie zdobyłem o tytule Tradycje SS w Bundeswehrze? Po kilku miesiącach milczenia, gdy zdążyłem zapomnieć, że w ogóle miałem jakąś broszurę, Damian dał mi ją wraz z kompletnym przekładem na język polski, ze zdjęciami i składnią włącznie. Jeden do jednego, jak w oryginale. To tak wiele pracy, że wstydem byłoby o tym nie opowiedzieć. Dlatego dziś pogadamy o tym, ileż to z tradycji i wpływów czarnego zakonu w wojsku przetrwało upadek Rzeszy i trwało w powojennych zachodnich Niemczech. Serdecznie zapraszam, broszurkę, która jest powodem powstania tego odcinka. Wydano w listopadzie 1976 roku przez Stowarzyszenie Ofiar Prześladowanych przez reżim nazistowski. Stowarzyszenie antyfaszystów działające w Republice Federalnej Niemiec, czyli Niemczech Zachodnich. Zrzeszało przede wszystkim Niemców, którzy w okresie przedwojennym byli demokratami, socjalistami, komunistami, bądź też reprezentantami innych opcji politycznych i nurtów, które stały w opozycji do Hitlera. Uczestników wojny domowej w Hiszpanii po stronie republiki, członków grup stawiających opór władzy nazistowskiej w Niemczech, wziętych do niewoli w czasie wojny żołnierzy, którzy w obozach jenieckich u aliantów bądź w Związku Radzieckim przyłączyli się do organizacji antynazistowskich, więźniów obozów koncentracyjnych. Osób represjonowanych za pochodzenie etniczne czy wiarę oraz młodszych sympatyków walki z faszyzmem, którzy z tytułu roku urodzenia nie pamiętali tamtych mrocznych czasów albo pamiętali je mgliście. Jak zapewne już zauważyliście, to dość eklektyczny zbiór środowisk, które łączył wstręt do narodowego socjalizmu i jego spuścizny. Która w środku zimnej wojny wciąż była gorącym tematem. Głównym celem tej broszurki było uwidocznienie kontaktów między siłami zbrojnymi RFN a byłymi członkami SS, od zwykłych szeregowych weteranów po byłych generałów i ludzi wciąż aktywnych politycznie. Organizacją zrzeszającą byłych SS-manów i umożliwiającą im dalszą aktywność społeczną była HIAG, HIAG, niemieckiej nazwy, nawet nie będę próbował Wam wymówić. Po polsku oznacza ona Stowarzyszenie Samopomocy Byłych członków WAF-NSS. Przecież po wojnie miliony żołnierzy Hitlera, wychowanych w duchu narodowo-socjalistycznym, nie rozpłynęło się w powietrzu, ani z dnia na dzień nie stało się miłośnikami komunizmu czy demokracji. Utworzenie organizacji przypisuje się byłemu generałowi SS Otto Kumowi. Weterani od lat 50. walczyli o to, by mieć takie same uprawnienia kombatanckie, jak pozostali żołnierze walczący w II wojnie światowej, oraz wybielali wizerunek armii, w której walczyli. Mieli kontakty w armii i parlamencie, oraz byli aktywni politycznie. Nie tylko próbując rehabilitować SS, ale też tłumacząc sprawę, za którą walczyli. W broszurce wymieniony jest cały szereg uroczystości, imprez lokalnych, spotkań, prelekcji oraz upamiętnień realizowanych wspólnie z Bundeswehrą, gdzie byli SS-mani wspominają stare dobre czasy i poległych chwalebną śmiercią towarzyszy broni. Cytowane jest ich czasopismo Der Freiwillige, po polsku Ochotnik, które przedstawiało Waffen-SS jako normalną siłę bojową oraz eksploatowało nostalgię za dawną bitewną chwałą niemieckiego oręża. Pisali też ogólnie o historii i tematach nie dotyczących bezpośrednio SS, uprawiając przy tym twardy rewizjonizm. Ich czasopismo przestano wydawać w Niemczech Dopiero w 2014 roku. W latach 70. byli bardzo aktywni, uzyskali zrównanie świadczeń emerytalnych oraz praw kombatanckich z żołnierzami Wehrmachtu, a politycy liczyli na ich głosy w wyborach od byłych zatwardziałych narodowych socjalistów, nienawidzących demokracji. Broszura antyfaszystów wyszła w czasie, gdy kontakty weteranów SS z armią były bardzo silne. I w zamyśle wpływały na postawy oraz motywacje żołnierzy Bundeswehry. Wytknięto nawet to, że orkiestry wojskowe wróciły do grania hitlerowskich marszy z czasów wojny, czy to na uroczystościach, czy na potrzeby różnych wydań płyt kolekcjonerskich. Stowarzyszenie wysyłało listy protestacyjne i doniesienia do ówczesnego ministra obrony narodowej Georga Lebera, oskarżając go o kultywowanie antydemokratycznych, rasistowskich i antysemickich tradycji. Ten jednak, co dziś może dziwić, wziął hiag w obronę, cytując, kierownika jego biura. Federalny minister obrony jest dostatecznie poinformowany o działalności HIAG i dlatego właśnie przyjmuje zróżnicowaną opinię na temat rzeczonej organizacji samopomocowej. Błędem byłoby bowiem potępianie wszystkich byłych członków Waffen SS za samo tylko to, że są aktywnymi członkami w HIAG. Jestem przekonany, że zrozumiecie państwo nasze stanowisko. Oficjalnie Hiak mówił, że tam gdzie zaczyna się zbrodnia, kończy się koleżeństwo. Tyle, że hasło to rzucił rzecznik Hiak, były generał SS Kurt Meyer, pierwszy skazany przez aliantów za zbrodnię wojenną. Na jego rozkaz 8 czerwca 1944 roku zamordowano 45 kanadyjskich jeńców wojennych. Z grona gagatków, którzy tam byli jak Otto Kuhm, Sepp Dietrich i Richard Schulze-Cossens, czy Gustav Lombard, Meyer i tak mógł chodzić za tego, Grzecznego. Generał Lombard był autorem terminu Deżydyfikacja, ukutego podczas eksterminowania Żydów na dawnym pograniczu polsko-radzieckim. Dbali też o swoich, zbierając dla nich kasę i wysyłając paczki do więzień. Tym towarzyszom, którzy odsiadywali wyroki za zbrodnie wojenne oraz dbali o groby poległych. W całej broszurze, jak i dyskusji narodowej, tymi złymi są SS, NSDAP i SA. Wehrmacht, choć też popełniał hurtowo zbrodnie wojenne i miał ręce we krwi, zgodnie był pomijany w tych opowieściach. Idealizowano go, albo spychano do roli podwykonawców SS-manów. Żołnierz niemiecki miał pozostać wyidealizowanym obrońcą ojczyzny, by cała historia Narodowa im się jakkolwiek spinała i zachować choć odrobinę tradycji i zdrowych zmysłów. W latach osiemdziesiątych związki państwa z weteranami SS oziębły, a finalnie po zjednoczeniu Niemiec, HIAK i wiele innych podobnych organizacji odeszło w niebyt. Trochę z powodu nieubłaganego upływu czasu, a trochę dlatego, że w nowej zjednoczonej Europie, niezagrożonej przez Związek Radziecki, nie byli już potrzebni. To jest główny powód, tłumaczący. Czemu niemiecki kontrwywiad w osobie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji za milczącą zgodą CIA tolerował istnienie tego typu organizacji w RFN i ich wpływ na życie publiczne w Niemczech? Lata 70. to czas rote army frakcjon, komunistycznego terroru, napływu agentów pod przykrywką dyplomatów z Bloku Wschodniego oraz innych grup, które swymi działaniami destabilizowały Niemcy. Urząd miał skromne uprawnienia w porównaniu ze swym nemesis komunistyczną Sztazji i jej wsparciem z KGB i musiał działać w dużo trudniejszym, bo demokratycznym środowisku. Nie mogąc zrobić takich rzeczy, takich numerów jak komuniści w swym zinfiltrowanym społeczeństwie wykorzystywali starych nazistów jako proxy oraz rezerwę na wypadek, gdyby zimna wojna stała się gorącą. No bo przecież nie wyrzuca się na śmietnik zaprawionych w boju weteranów, dobrze znających znienawidzonego przeciwnika, jego ojczyznę i gotowych umrzeć za własny kraj. Dlatego, choć był to bardzo kontrowersyjny zbiór postaci, piosenek, tradycji i historii, to Bundeswera. Poprzez takie organizacje jak HIAG, miała w latach 70. do nich dostęp nie po to, by wykorzystywać je w codziennej pracy z żołnierzami, ale dlatego, że wielu oficerów, w tym weteranów wojny, uważało, że gdy Czerwoni jednak zdecydują się na kolejną rundę, to wtedy te zasoby będą bardzo potrzebne. Działania Związku Antyfaszystów, choć szczytne, też nie uniknęły wplątania w grę wywiadów. Komuniści wykorzystywali idealizm i naiwność ludzi Zachodu, pompowali w nich pieniądze przez pośredników i wykorzystywali do kształtowania zachodniej opinii publicznej na własny użytek. Związek Radziecki miał olbrzymie osiągnięcia w tym temacie i tak po prawdzie, w operacjach informacyjnych i psychologicznych radził sobie dużo lepiej niż w tych lądowych. Antyfaszyści mieli być zmanipulowani tak, by obniżyć zaufanie do sił zbrojnych i umniejszyć wysiłkom na rzecz przygotowania do potencjalnej walki z komuchami. W tym samym czasie starzy naziści robili co mogli, w swoich głowach, wedle własnego kodeksu moralnego, by ich ojczyzna była gotowa do tej walki. Czy to oznacza, że ci dobrzy byli złymi, a ci źli dobrymi? To nie jest tego typu banalny plot twist. Bo Związek Radziecki równolegle potajemnie finansował skrajnie prawicowe organizacje w Europie, pogrobowców Hitlera. Bo nie o ideologię tu chodziło, a o wywołanie chaosu na zapleczu wroga, by go osłabić. Po upadku Związku Radzieckiego cały biznes przejęła Rosja. Dziś Niemcy borykają się z neonazistowską konspiracją w armii i policji, która, jak się niedawno dzięki służbom wywiadowczym Czech udało dowiedzieć, jest finansowana przez potomków tych, którzy z nazizmem walczyli. Ostatecznym celem zawsze jest redukcja potencjału ekonomicznego, wojskowego i politycznego przeciwnika. A to, czy wytrzecie sobie gębę malarzem, pszczelarzem, niedoszłym klechom czy innym polonistą, nie ma znaczenia. Byleby zrobić u sąsiada burdel. Jeszcze raz dziękuję Damianowi za przetłumaczenie tej broszury oraz przybliżenie historii Chiagu, jak i FFN. Zostawiam wam w opisie filmu link do dysku Google, by każdy z was mógł pobrać tę broszurę przetłumaczoną na język polski i zobaczyć ile pracy w jej tłumaczenie włożył Damian. Dziękuję za to z całego serca i polecam jeszcze raz jego kanał na YouTubie, na którym publikuje on felieton Soldaten des Hires o drugowojennym wermachcie i pokrewnych tematach. Link do niego też zostawiam wam tam w opisie na dole. Dziękuję za wysłuchanie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.